Mamy, kochani, 21. Dokładnie. No, musiałem wyjść z pokoju i iść. Idę do bocianówki, bo zapomniałem wziąć saszetek tej galaretki Feliksa do pokoju na noc, bo inaczej to i Romeo z Julcią nie dadzą spać. No, Julcia z Romeo już spały. Romeo na szafie, Julcia na parapecie, ale jak ja tu wyszedłem, to zaraz przylecieli, o. Zaraz za mną. Romeo już leży. I tu, o, usłyszały mnie maluchy. Już przyleciały. O. A ta gwiazda, to się nie daje złapać w dzień. Proszę. I wszystkie trzy są. O. Po głosie, lecam. No dobra, idę. O, i nawet ta maluch, ta mała też jest. Ściółka Maja też przyszła. Jajajajaj, też przyleciałaś. Boże, wszystkie przyleciały, no. No, chodźcie, no idę do was, chodźcie tam. Chodźcie do bocianówki. Proszę. Usłyszę, zaraz lecą. No, poleciała. I Basiorek też jest. Kiciulek. No, lecą. Konie po betonie. Chodźcie, idziemy, Juńki. Idziemy do bocianówki. Zobaczymy tam przy okazji. O, Klakierek. Jak się czujemy? Co, po zastrzykach, Kiciuś? Co? Lepiej się czujesz? Pokaż nosek. No, czy lepszy nosek masz? Pokaż, pokaż, pokaż jeszcze. No, lepszy nie ma. Nie cieknie mu. No, pan doktor Mańczukiewicz to stawia na nogi szybko. Trzeba przyznać, kochani. Daje serię. Nie wiem, chyba takie leczenie uderzeniowe. Bo pan Wacław to jeden zastrzyk. A pan Romańczukiewicz 3 zastrzyki, a nawet 4 potrafi dawać. Co tu jest? A, ten mały tu mnie straszy. O, ciśnienie spadło. Od czwartku do niedzieli ma pada deszcz, kochani. 16,6. No nie jest tak chłodno. Nie jest. A tu kto śpi? Maribalek tu śpi. Juniek. A jak ty z nosem u ciebie? Jaki masz nos? Co masz w nosie? Coś tam masz żółtego. Jeden nosek jakby masz zapchany ropą. Ty. Czy mi się wydaje? No. No, kochani, są. No, to trochę przekręcę. Tu mamy ten styropianowy domek. Na razie w nim nikogo nie ma. Okazuje się, że nie jest tak zimno, to się nie pchają do tych domków. Tu też nie ma. Zobaczymy, jak jutro będzie. Zobaczymy. Baribal, byś wszedł, tyle domków tu jest. Kurczę, tyle domków. A on się leży tak. No widzicie, 16 stopni. To dla kotka nie jest jakaś temperatura. Że mu zimno. Mało, przy 12 stopniach też leżą sobie na fotelach. No. A, już jest. Tak, zaraz zdejmiemy, kochani, tą osłonkę. A to będzie jaśniej do filmowania. Oj, się. O. Jak nasza dzidzia się sprawuje. Zobaczymy. Jak, Kiciulka? Co? Jak nasza misia? Wel fokusik misia. Jak? Jedzenie ma jeszcze. Woda jest. Chrupki są. O, to ci się przekręciło.
Kochana trochę. No dobra. Jest. No jeszcze posiedzisz, jutro pojedziemy. No tutaj Feliksa dwie. Gdzie tu słyszę miauczenie kota? Jakieś małego kota jakby gdzieś miauczał. To tu jeszcze jakieś inne koty są? Czy nasze na dworze tak miauczą? No dobra, to jest to. I co ja miałem? Tu muszę wziąć, kochani, muszę wziąć na noc dla tych urwisów moich w pokoju. I kochani, zobaczcie. O, tutaj pani dzisiaj dzwoniła z Rybnika. O, to jest, proszę panią, to jest to. Te tabletki 30 zł na odporność dla naszych maluszków. Mam dawać po 1/4 od jutra. Po jednej dziennie. Teraz wyjmę. O, tak wyglądają. Także będę łupał je tak na cztery części. Na cztery części, czyli jedna tabletka dziennie. Mam 30. Co ja mówię? Ile tabletek jest? Dziesięć. No to mam na 10 dni. Proszę, to tu mam obroże dla, na 4 miesiące starcza dla Mili. No i teraz tylko problem, żeby złapać. O, tu pisze nawet 4 miesiące, widzicie? 26 zł. No. Mam kupować za 100 zł, która daje na 6 miesięcy. Czy nawet powiedzmy, że na 8. To mam tutaj i tak zysk. I więcej mogę obroży. I kochani, to na Allegro kupiłem. O, widzicie? I to jest, podobno kocimiętka w aerozolu. No ja tutaj popsiukałem zapaki, żeby nasze kicie. O kurczę, tak ciężko. I co? Zyzia, działa? No, powinieneś się tarzać. Co? Tu wszystkie te drapaki wypsiukałem dzisiaj, jak tylko przyszło. No i nie wiem, czy to pomaga, czy nie pomaga. Zobaczymy. O, chodzi po tym. Skitrał się, jak ja to mówię. No, kochani, kurczę, leci mi z nosa. Podłapałem kocikata chyba. A, bo się pociłem, kurczę. Muszę nosa przetrzeć, bo mi się nazbierało. Taki ciulka. A. Ładnie się. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. I teraz dwie saszetki dla was, kicie, na noc. No, chyba proszę. Chodzi na tą piramidkę domek. Nudzi się. No mógłbym, kochani, tutaj więcej saszetek dać, ale one nie zjedzą wszystkiego naraz. A zaraz przyjdą te kocury jaromińskie i tu będą zjedzą wszystko.
A ja dla tych jarumińskich tu mam kości, tam korpusy, mleko, no ewentualnie tutaj jak coś zostanie. Ale nie mogę za dużo, bo żeby za dużo nie zjadały mi. Nie, Kiciu? No dobra. No to schowałem. Tu widzę, koty mi urzędują, muszę przyznać. Trochę mi się zagraciło. Ostatnio się zająłem kotami, a nie porządkami. Ale będę musiał tu troszeczkę tu przerzedzić. Tylko jak ja tu przerzedzę, jak ja znoszę coraz więcej. Ajajaj. No kleptoman to ja nie jestem, ale jest ta taka cecha z ludzi, co zbierają, co całe domy ze śmietników nas noszą. No ja na szczęście ze śmietników nie. No ale kotkom staram się różne atrakcje zapewnić. Co, Kiciulku? Chcesz pogłaskać cię? Tak? Pogłaskać? Dopomina się może głaskania. O, jak się położy. Tak. Chodź. Nie bój się, nie bój. O. Głaskać. Giziać. Kotek nie giziany jest zapomniany. Nie? O. Misia. O. Proszę. O. Jak tego. No, proszę. Jej. Wyskoczyłaby mi. Stąd. O. Proszę. I nie, ty musisz do środka wejść. Do środka. Widzicie? O, się zorientowała, że tutaj było wyjście. I teraz do góry zagląda. No. Aj, te kotki. No kurczę, kotki się dopominają, żeby je tam też pokochać. No, poświęcić więcej czasu. Kiciulki. Dobra, to jedźcie sobie. Zakładamy tłumik na światło. Jest. No. Maciuś patrzy na nas cały czas. Jezus, jakie on to spojrzenie ma. Maciuś. Ach, idę, bo się popłacie. No, siówko mała. Gdzie ty tutaj? Ten mój klucz jest. Dobra. Zamykamy nasz teatrzyk. Tralala, tralala. Kto nie widział, niechaj patrzy. Tralala, tralala. No, niuńki. Idziemy. Było 16,6, 16,4. Spadło o 0,2. Mój Mustang Made in China za 2400. Skuterek brat mi sprezentował. No. Chyba nie chciał się wstydzić, bo przyjechałem w odwiedziny tam na wieś. To przyjechałem rowerem, znaczy pociągiem, a później tam 16 km rowerem przyjechałem z miasteczka do... Widzicie tego kota? Zobaczcie. Znacie go? To ten, co go zabili i uciekł. Pani Tereniu z Austrii, zabili go i uciekł, widzi go pani? No, na wyciągnięcie ręki jest. Proszę. Na wyciągnięcie ręki.
siedzi. A to ja już mówiłem, że on lubi właśnie w tym miejscu przesiadywać i spać w tej beczce. Jak deszcz jest na przykład. O. No. Nie bój się. Ty już jesteś rozbrojony. Żeśmy cię rozbroili. Tak. I gdzie teraz poszedł? Gdzie on poszedł? Chyba tam nie poszedł. Gdzieś poszedł. O, patrzcie, już kości nie ma. Widzicie? Mięsa tu już w ogóle nie ma. Ale kości nie ma. Już. Poszły. Zjadły. No. Może on poszedł do bocianówki, bo ja tutaj on taki spryciarz jest. Ja chodzę tu, a on chodzi tam. Tak. I co tam, Kiciuś, szukasz? Tu trochę zamiotę i wzruszę ten piasek. Tu 10 taczek piasku przecież przyniosłem. Tam trochę wykorzystane było na cokoły. Pod bocianówkę. Ale było. 6 taczek tu jeszcze jest. Teraz zobaczymy, czy tutaj któryś jest. Nie ma. Zuzia zawsze spała. O, proszę, wszystkie 3 naraz się załatwiają. Dziadek i 2 pokolenia wstecz. Zobaczymy, czy tu Zuzia jest. Nie ma. Nie ma, no kochani. No co, 16 stopni jest przeszło. To co, kotom ciepło. No, jeszcze pora jest. Jest ta 1:18. Co to tam fryknęło? No to te maluchy latają. Messerschmitty. O, matka też pogoniła. O, jak skacze. Jak pies w zbożu. Takimi susami. Klakierek. A zaraz zobaczymy, czy tu do tej budki ktoś wszedł. Postawiłem ją wczoraj. Nie ma. Nie ma tutaj. No tak. Ciepło jest, tak jak mówiłem. Ciepło jest, a ja katar podłapałem. Na kończę. To tak jest, podobno w upał się można przeziębić. No. A. Widzicie tam? W tym domku. W tym domku na... Na dachu jest, tylko teraz tak, albo jest to Mila, albo to się schował szlamek. A, kici, kici, schowała głowę. Kici, kici, kici. E, to Mila. To Mileńka. Ojej, zrobię przybliżenie. Mila, kicia. No, nie można mu. Zlewa się. Tak. Czyli Mila tam jest. Dobra. Idę, bo się skitram tu jeszcze. Na koniec się połamię. Przed spaniem dopiero będzie. No, ale telefon mam, to bym chyba zadzwonił o pomoc w razie czego. No dobra. To wracamy. Romeo dołączy na pewno i Julia. No a te budki stoją, widzicie, puste. Czasami tutaj Mila była, spała albo w jednej budce, albo w drugiej. No ale teraz
Oj, klakierek lat. Deszcz nie pada. Nie jest zimno. No to co? Można w trawie. Spać na trawie, w liściach, na krześle, na fotelu, na pufie. O. Klakier, ty jesteś chory. Ty się, kurde, nie nadwyrężaj. Ty się kuruj. No. Maluchy latają. O, Romeo jest. Jest Romeo. Tu Basiorek idzie. Tutaj mały któryś. Z mamuśką. Tak chodzą. No, kochani, mam zgodę dyrektora, żeby do lasu chodzić. To będę chodził, to maluchy chyba pójdą. A Julcia czeka. No, wracamy do pokoju. Idziesz? Idziesz, tak? No, spały już, tego udawały, że śpią. Ja na dwór, one, myk też na dwór. Teraz ja do pokoju, ona też do pokoju. A ile was tu leci? Julcia, klakier jest chory. Ma koci katar. Kurczę. Maść. Dobra. Idziemy. Idziemy spać. Chodźcie. Romeo jest? Jest. Julcia jest? O, maści, klakier jeszcze jest. Julcia, idziesz? Chodź. Chodź, Julka. Julia. Idziemy. Romeo, chodź. Julia, chodź. Klakier, ty nie. Klakier, ty nie. Kurczę, molek, widzicie? Julia, chodź. Idziemy. Julka, chodź. No, gdybym nogi nie wystawił, to już by tu był. W środku. Widzicie, jaki domowy kot? O, tak to poszedł. Taki domowy kot. No, no to idziemy. To tyle.